Słońce już wzeszło, coraz cieplej. Szpaki śpiewają. Mamo! Pamiętasz, Luba? Ta aleja. Długa. Ciągnie się prosto, prościutko. Przez cały sad. Dzieciństwo. Czas niewinności mojej. A jak tutaj? Zapłaciliście procenty. A gdzie tam? Mój Boże. W sierpniu licytacja, cały majątek. Mój Boże. Och. Tak bym mu przyłożyła. Oświadczył ci się już? Nikogo nie mam. Pogadać czasem chce się diabelnie. Nie ma z kim. I wszyscy głupi! Ukrył się księżyc za chmurką, sen już go zmorzył, więc śpi. A na ławeczce za górką serce me o tobie śni. Namiętnie pana pokochałam! Pan jest taki wykształcony, o wszystkim potrafi pan rozumować. Otóż to. Moim zdaniem, jeśli dziewczyna kogoś kocha, to jest, znaczy się, niemoralna. Powiem, że kocham po grób. Jeżeli sad i tę ziemię wzdłuż rzeki podzielić na działki i wydzierżawić pod letniska, to będziecie państwo mieli 25 tysięcy dochodu rocznie. Oczywiście teren trzeba przygotować, uprzątnąć, wyrąbać stary wiśniowy sad. Wyrąbać? Jeżeli w całej gubernii jest coś ciekawego, wyjątkowego, to właśnie tylko nasz wiśniowy sad. Nawet w encyklopedii jest wzmianka o tym sadzie. Jeżeli nic nie zrobimy i nie postanowimy, to 22 sierpnia zlicytują wiśniowy sad i cały majątek. Dawnymi czasy, 40... 50 lat temu wiśnie suszyło się, moczyło, marynowało, smażono z wiśni konfitury i nieraz... Daj spokój, Fizz. Żeby zacząć nowe życie, trzeba najpierw okupić naszą przeszłość, skończyć z nią. A okupić ją można tylko cierpieniem, nieustannym wysiłkiem i pracą, rozumiesz, Aniu? Tak. Dom, w którym mieszkamy, już dawno nie jest naszym domem. I ja odejdę stąd. Daję panu słowo. Proszę się uspokoić, kochana pani, chociaż raz w życiu spojrzeć prawdzie prosto w oczy. Jakiej prawdzie? Pan widzi, gdzie prawda, a gdzie nieprawda. A ja, jakbym straciła wzrok, nie widzę nic. Się licytacja? No jak poszło? Mówże w końcu. Wiśniowy sad sprzedany?